Witam naszych gości. Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki oraz Roberta Filkowera, dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik. Będziemy mówić dzisiaj o SOW-ach, czyli o naszej nowej wspólnej inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Oddaję głos panu ministrowi. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, SOW-y, czyli strefy odkrywania wyobraźni i aktywności w 32 miejscach w Polsce. W miastach i miasteczkach mniejszych do 150 tysięcy mieszkańców, strefy odkrywania wyobraźni aktywności, które są i będą tworzone przez Centrum Nauki Kopernik w najbliższych latach. W tym roku dwie SOW-y w Raciborzu i w Piotrkowie Trybunalskim, w kolejnych latach 12 i 18 SOW w miastach do 150 tysięcy mieszkańców. Miasta będą wyłonione w konkursie, o którym powie pan dyrektor. Wszystko po to, żeby spopularyzować naukę wśród dzieci i młodzieży we wszystkich częściach naszego kraju i tam, gdzie ten dostęp do wszelkich nośników popularyzowania nauki jest bardziej ograniczony niż w tak dużych miastach i w takich centrach jak Warszawa, Poznań czy Kraków. Bardzo się cieszę z tego projektu. Na ten cel przeznaczamy 44 miliony złotych w latach 2021-2025. Za chwilkę podpiszemy umowę na blisko 13 milionów złotych, które przekażemy Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy przekonani, że to jest świetna inwestycja w edukację dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Gratuluję panu dyrektorowi tej inicjatywy i już wykonawstwa, które jest mocno zaawansowane. Dziękuję bardzo. Dla instytucji takiej jak Centrum Nauki Kopernik ulokowanej w Warszawie zawsze ambicją było to, żeby móc lepiej służyć lokalnym społecznościom i ten projekt nam to umożliwia. Dzięki temu projektowi możemy zawiązać partnerstwa docelowo z 32 instytucjami, które najlepiej znają swoje lokalne społeczności, które najlepiej rozpoznają ich potrzeby. Chcę jeszcze bardzo podziękować panu ministrowi za to, że możemy ten program dzisiaj podpisywać, zespołowi pana ministra, który bardzo intensywnie pracował przez ostatnie miesiące, a zwłaszcza ostatnie tygodnie, i mojemu zespołowi, który włożył to bardzo dużo pracy, żebyśmy mogli dzisiaj się spotkać. Dziękuję bardzo.